Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o tym, jak prowadzi się tak duże stado, czyli troszkę chciałabym Wam opowiedzieć o żywieniu, troszkę o tym, jak tak naprawdę zarządzam tym stadem koni i w jaki sposób pewne działania podejmuję, by było w dobrej kondycji całe stado. Więc zapraszam Was do oglądania. Chciałabym Wam opowiedzieć parę słów o tym, jak robimy w naszej stajni, by nasze konie czuły się dobrze, tak, żeby ich potrzeby życiowe były zapewnione w 100%, w jaki sposób my je żywimy, w jaki sposób prowadzimy ogólnie na co dzień stado. Więc zapraszam Was do tego, byście obejrzeli cały filmik i posłuchali o tym, jak to u nas jest. Na pierwszym miejscu zawsze stawiałam żywienie. Mylnie rozumiane dobre żywienie jest niestety bardzo często, ponieważ ludzie mają tendencję do tego, by przekarmiać konie owsem. W naszym stadzie konie oczywiście są karmione owsem, ale w małych ilościach. Bardziej skupiam się na tym, by zapewnione miały odpowiednie dawki siana. Czyli nie dość, że po pierwsze musi być bardzo dobrej jakości, z pierwszego pokosu siano. Udowodniono już dawno i coraz częściej, dzięki Bogu, o tym mówią i weterynarze, i dietetycy końscy, że bardzo ważny jest skład siana, żeby był bogaty w cynk, w selen i w inne mikroelementy, które są niezbędne do tego, by koń się prawidłowo rozwijał. My w naszej stajni karmimy konie zawsze najpierw sianem. One muszą najpierw dostać sianko, by przez godzinę mogły sobie chrupać. Dopiero potem dostają paszę treściwą, ale rano zawsze dostają gnieciony owies z wysłodkami. Tak? Przynajmniej miarka wysłodek wymieszana z owsem, by... No, wysłodki mają takie zadanie, że pomagają nadrobić tak naprawdę ilość siana, wypełniają jelita i pozwalają koniowi na bardziej smakowity posiłek. Potem oczywiście jak wychodzą na kwatery, no bo jak zima jest, czy właśnie okres jesienny, czy okres wiosenny, w którym jeszcze nie puszczamy koni na trawę, to nasze konie dostają na padoki sianko, które mogą jeszcze przez 3-4 godzinki skubać, by nie stać i patrzeć w niebo, tylko mieć cały czas dostęp do siana. Jak zejdą po południu z pastwiska, tak naprawdę wchodzą do czystego boksu pościelonego, bo u nas codziennie jest wyrzucany obornik, więc wchodzą do czystego boksu, w którym zapewniony jest stały dostęp do wody, czyli mają elektryczne poidła, takie poidła z dozownikiem, w których one mogą spokojnie się napić, ale nie pozwalamy im na to, żeby zachłysnęły się tą wodą, czyli piły tak na umór, tylko te poidło ma za zadanie, że one dozuje, że koń napije się parę łyków, one się wypełnia powolutku i znów koń może musi chwilkę poczekać, żeby ta woda się napełniła i znów koń się napije. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala nam na kontrolowanie tego, by konie zachłannie nie piły. I oczywiście jak zejdą do boksu, mają kolejną dawkę siana, tak? Taką dawkę na dobrą godzinkę jedzenia. Potem wieczorkiem, czyli 3 godzinki później, dostają znów już taką pełną, dużą dawkę na noc siana, która jest podawana godzinę przed paszą treściwą, czyli wieczornym karmieniem. Więc jak koniki jedzą sianko, to tak naprawdę pasza treściwa zawsze musi być po sianie. Pamiętajcie o tym, koń nie może na pusty żołądek dostać paszy treściwej. Czy karmicie jęczmieniem, czy karmicie owsem, musi to być bardzo pilnowane. No i na wieczór koniki dostają też gnieciony owies. Co do dawek, to powiem Wam szczerze, że ja jestem zwolenniczką jak najmniej. Właśnie pilnować tego, żeby było dobrej jakości siano. Jeśli widzimy, że konie, niektóre konie mają problem z przytyciem albo z utrzymaniem wagi, więc takie konie są wtedy albo suplementowane, albo dostają dodatkowe pasze. Dodatkowe pasze, które są bogate w różne mikroelementy, które pozwalają nam na to, by koń nabudował się w trakcie treningu. Tak? Czyli jak my konia mamy w stałym treningu i wiemy, że ma tendencje do chudnięcia, to wtedy konia musimy wspomagać pewnymi właśnie paszami. I jak koniki wieczorem dostaną tą paszę treściwą, to już mają jeszcze sianko na kolejną godzinę, dwie jedzenia. Więc jak zauważyliście,
konie tak naprawdę muszą mieć stały dostęp do jedzenia. Ale nie możemy popadać też w skrajności w skrajność, że będziemy koniowi ładować tak dużo siana, że on połowę zdepcze, tak? I tak naprawdę nie zje nawet połowy dawki, tylko w niej będzie spał. Więc my musimy na bazie obserwacji też bazować, by zadawać takie treści siana, by koń spokojnie je zjadł i żeby nie miał poczucia głodu. Często jest tak, że jeźdźcy mówią, że a mój koń jest nerwowy, denerwuje się, albo gdzieś tam jak go chce wziąć na trening, to nie chce, albo jakieś różne takie sytuacje są, które pokazują, że konie są w stanie takim poddenerwowania. Często jest spowodowane tym, że koń jest po prostu głodny, że te jelitka nie są na tyle wypełnione, nie miał swojej takiej potrzeby życiowej zapewnionej, że mógł sobie tyle poskubać, ile on by chciał. Więc musimy obserwować i traktować konie jako indywidualne jednostki. Nie możemy traktować stada jako całe stado, a bo ten duży, ten też jest duży, to one tyle samo zjedzą. To jest nieprawdą. U mnie niektóre konie, mimo że są duże, piękne, na przykład Wielkopolaka mam takiego, który dostaje garstkę owsa, a jest ogromnym wałachem, dostaje garstkę owsa i jemu nie trzeba więcej. Czyli można przeliczyć to na miarki owsa, takie z San Hipolitu, no to dostaje niecałe pół miareczki i mu starczy. Ale musimy obserwować konia i patrzeć, na ile ma tego zapotrzebowania na energię. Owies nie jest wcale dobrym rozwiązaniem, by koniowi podawać zbyt duże dawki, ponieważ to wpływa też na jakość kopyt, jakość sierści, wymiany sierści i tak naprawdę nie jest to nic takiego, co by nam pomagało w takiej dobrej kondycji zwierzęcia, więc bardziej bym chciała skupiać się na tym, znaczy chciałabym, żebyście wy widzieli troszkę szerzej, patrzyli, obserwowali konie tak naprawdę, jak one w naturze się zachowywały i co jadły. One bazowały na łąkach, na różnych rodzajach trawy, ziół, tak? Więc naszym celem, jeśli nie mamy jeszcze łąk, bo jest jeszcze zima, powinniśmy zapewnić odpowiednią ilość siana i tak naprawdę stały dostęp do siana, żeby konie mogły skubać. Przykładem jest nasze stado, ponieważ mamy ładne, upasione koniki. Nasi weterynarze często mówią, że mamy zbyt grube konie i powinny schudnąć, że ich waga troszkę przekracza taką normę, tak jakby, ale mnie to cieszy. Mnie to cieszy, bo jeśli przychodzi sezon i mają bardziej intensywny czas, który muszą popracować, to tak naprawdę właśnie te zasoby, które stworzyliśmy tego tłuszczu, tak naprawdę one wtedy i tak zostaną spalone, ale koń będzie dalej w bardzo dobrej kondycji. My na przykład jeszcze podajemy zawsze raz w tygodniu siemielniane. Całe stado u nas dostaje siemielniane na to właśnie, na trawienie, na to, by wspomóc oczyszczanie jelit oraz to, by zapobiec, można powiedzieć, zatkaniu jelita. Wiadomo, że to nie jest lek, to nie jest nic takiego, co pomoże nam zawsze oczyścić konia, ale rzeczywiście wspomaga cały układ trawienny. Dobrze jest też czasami zadać koniowi mesz. Tak? Są różne marki dostępne, ja nie będę mówić jakie i które są najlepsze, ale warto czasami koniowi tak raz w tygodniu przygotować taką paszę, która wspomoże układ trawienny, nie dość, że dla konia to jest bardzo smakowite, czyli zróżnicuje też właśnie codzienną dietę. W sezonie zimowym my przez ten okres taki najtrudniejszy, czyli teraz czas, w którym zbliżamy się do wymiany sierści, jesteśmy w trakcie wymiany sierści, my zadajemy też marchew koniom. Zawsze 2-3 razy w tygodniu przez okres tak 2 miesięcy nasze konie dostają marchew dodatkowo przed zadaniem sianka, dostają marchew, potem jest sianko, potem jest pasza treściwa. Więc co do żywienia, ważne jest to, by radzić się mądrych ludzi. Jeśli macie wątpliwości co do żywienia swojego konia, powinniście się skontaktować ze specjalistą, po prostu z dietetykiem końskim, który pozwoli wam spojrzeć na żywienie waszego konia, nawet czasami z innej perspektywy, tak, z tej właściwej, albo powie wam, że super karmicie, tylko musicie na przykład zastosować jakąś suplementację, jeśli macie problem z właśnie niedowagą, albo nawet czasami z nadwagą, więc warto jest radzić się mądrych ludzi.
Kolejną rzeczą, która jest niezwykle ważna i my kładziemy nacisk w stajni Iskra, to jest na to, by konie codziennie chodziły na łąkach i na pastwisku i na padokach, w zależności od pory roku. Czy jest zima i minus 15, czy deszcz leje i wieje, czy jest naprawdę niepogoda, nasze konie i tak wychodzą. Pamiętajcie o tym, że to są zwierzęta, które mają ogromną potrzebę ruchu, ogromną potrzebę towarzystwa, pobycia same ze sobą, tak? Czyli konie lubią się przyjaźnić, lubią zacieśniać więzi między sobą i my na to musimy im pozwolić. A utrzymać konia w dobrej kondycji i w zdrowiu jedynie możemy przez to, że koń będzie miał codziennie możliwość wyjścia na dwór, zmierzenia się z różnymi temperaturami i tego, by one mogły sobie swoim takim naturalnym trybem funkcjonować. Oczywiście my i tak je udomowiliśmy w taki sposób, że narzucamy im trening, siodłamy te konie i robimy różne inne rzeczy z nimi, ale nie możemy zapominać o tym, że to jest koń, że to jest zwierzę, które powinno się przemieszczać w stadzie, powinno mieć możliwość towarzystwa, a nie w jakichś tam malutkich kwaterkach zamknięte 1-2 koniki, które często jest obraz taki, że kwiczą, biegają, latają, irytują się, denerwują się, bo słyszą inne konie gdzieś tam i często tacy jeźdźcy: o Boże, mój koń biega, muszę go zamknąć w boksie. No głupotka, starajcie się takich rzeczy nie robić. Konie się bardzo dobrze czują w dużym stadzie, jak mają odpowiednią ilość miejsca. Uwierzcie mi, takie konie są spokojne, wyluzowane, łakną towarzystwa z człowiekiem i nie mają... Nagle się okazuje, że nie mają narowów, nałogów, nie są niebezpieczne. Wręcz odwrotnie, stają się misiami. My mamy w stajni u nas w Iskrze 55 koni, które tak naprawdę, jak my wyprowadzamy czy sprowadzamy te koniki, to bierzemy po 3-4 konie na raz, wchodzimy do stajni, wprowadzamy je. Nie ma problemu, bo one spokojnie, grzecznie sobie idą. Nie ma najmniejszego problemu z zapanowaniem nad nimi czy wyegzekwowaniem czegokolwiek. Więc pamiętajcie o tym, że koń ma takie 3 podstawowe rzeczy. Towarzystwo, pastwisko codzienne, czy padok codzienny i dobre żywienie, dobre zbilansowane żywienie, tak, które bazuje na dobrej jakości sianie. Tak jak już powiedziałam wcześniej, jak trzeba, to trzeba suplementować, radzić się dietetyków czy weterynarzy, osób takich, które się specjalizują w tym. I wtedy dobierzemy odpowiednią dawkę żywienia, odpowiednie zbilansowane jedzenie dla konia. Moi drodzy, to na tyle opowieści o naszym stadzie, jak to my funkcjonujemy z nimi. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik i pamiętajcie, że jeśli prowadzimy konie właśnie w takim systemie, to nawet jak one muszą czasem popracować troszkę więcej, bo my, jak wiecie, przecież prowadzimy rekreację i mały sport i treningi zaawansowane i mniej zaawansowane, te konie są spokojne, wyluzowane. Jeśli mamy jeszcze dobry, zrównoważony trening, który nie przeciąża konia, taki koń czuje się po prostu dobrze i jest spokojny. To jest najważniejsze, że wtedy się nagle okazuje, że koń wariat stał się misiem. Stał się misiem, kochanym misiem. Więc życzę Wam tego, byście spojrzeli od tej strony, od tej końskiej strony. Nie uczłowieczajmy koni. Pamiętajcie o tym. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie, ja będę odpowiadać. A tymczasem z Wami się żegnam. Pozdrawiam.